sukcesy. Ważny rosyjski generał został zabity pod Charkowem. To rosyjski generał dywizji, szef sztabu i pierwszy zastępca dowódcy 41. Armii z Centralnego Okręgu Wojskowego, która normalnie stacjonuje na Syberii. Kilku innych wyższych oficerów armii rosyjskiej również zostało zabitych lub rannych, tak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Obrony. Generał Witalij Gierasimow uczestniczył w II wojnie czeczeńskiej i rosyjskiej operacji wojskowej w Syrii. Otrzymał także medal za udział w aneksji Krymu. Ukraińska strona internetowa InformNapalm wielokrotnie oskarżała Gierasimowa o udzielanie wsparcia separatystom z samozwańczych republik ludowych Donieckiej i Ługańskiej na wschodzie Ukrainy. Rosyjski generał miał zginąć w walkach na przedmieściach Charkowa. Kilka dni temu zginął także inny z dowódców 41. Armii z Centralnego Okręgu Wojskowego Rosji, generał Andrzej Suchowiecki. Ukraińców, ale też rosnące straty Rosjan i